Witam serdecznie, Filip Wolański, długo niewidziany. Cześć, witam, witam. Filip, dzisiaj chyba szczęśliwi jesteście, bo Salim wygrywa naprawdę w imponującym stylu przez knockout. Było nie było z dobrym strajkerem. Tak jest. Plan mieliśmy, żeby Salim przede wszystkim nie wchodził w wymiany z Gracjanem, bo wiemy, że tam Gracjan jest najbardziej niebezpieczny. Tam trzymać dystans, trafiać długimi ciosami, low kickami. No i w zasadzie tak to wyglądało. Przepuszczał ciosy Gracjana. Jak nadarza się okaza, żeby dołożyć po lewym prostym prawą rękę, no to zrobił, no i idealnie weszło, więc super, plan wykonany. Słuchaj, były obawy, bo jednak Salim zawsze słynął jako taki zawodnik bardziej grapplingowy, tak? Dobre umiejętności zapaśnicze, obalenia i praca w parterze, a tutaj okazuje się, że pokazuje się jako dobry stójkowicz. Jakbyś to skomentował? Salim jest od lat kompletnym zawodnikiem. Faktem, tak jak mówisz, ten background parterowy jest u niego najmocniejszy i to był nasz taki plan B. Gdyby był problem w stójce, to miał po prostu w Salim wchodzić, obalać, ale jak czuł dobrze pierwszą rundę w stójce, no to nawet mówi w przerwie, że po prostu że tu się czuje dobrze i że będzie chciał tak dalej gdzieś tam kontynuować tą walkę. Więc mówię, od lat już ćwiczy, wiesz, bardzo mocno stójkę i to nie jest tylko jednopłaszczyznowy zawodnik. Słuchaj, co się z tobą dzieje w ogóle? Bo wielu kibiców zadaje sobie pytanie, bo ty toczyłeś przede wszystkim porywające walki. Wczoraj słyszałem dużo komentarzy, że gala KSW była nudna, a co by nie powiedzieć o twoich walkach, to one nudne nie były. Dziękuję bardzo. U mnie to troszeczkę się życie pozmieniało, ponieważ mam dwójkę małych dzieci, to dosyć mocno mnie też obciąża w międzyczasie. Po ostatniej przegranej, tam też był ten czas covidowy, ja poszedłem troszeczkę bardziej, że tak powiem, w stronę biznesową, bo no nie ukrywam, nie zarabiałem na tyle dobrze z MMA, żeby utrzymywać też rodzinę. No i jakby w tą stronę się zwróciłem, chciałem wracać, ale też jakby jestem teraz trenerem zawodniczej grupy w grapplingu i dosyć mocno mnie to też obciąża czasowo, a nie da się jakby robić dwóch rzeczy na 100%, nie mogę być zawodnikiem i trenerem, więc po prostu objąłem tą drogę trenerską, pogodziłem się już z tym, że gdzieś tam, no żeby już po prostu nie będę walczył i tyle. I tak jakby wspieram chłopaków od zaplecza i bardzo mnie to cieszy, bo w sumie nawet więcej tych startów jest, bo praktycznie co dwa tygodnie jestem gdzieś na gali. No i bardzo się z tego cieszę, że mogę chociaż z tej strony doświadczeniem wspierać ich i pomagać i budować ich kariery. Właśnie zastanawiałem się, kto jest tą szarą eminencją z tyłu, która buduje potęgę grapplingu Kraków. To teraz ja. Słuchaj, a gdzieś nie czujesz takiej jeszcze potrzeby, żeby jednak coś wyjść, coś udowodnić, bo jednak oglądasz te walki, a widzę, że forma sportowa sztos, to chyba delikatnie powiedziane. Nie chyba ani kilograma nie przytulisz. Dobrze się trzymam, to fakt. Wiesz co, no może gdzieś tam z tyłu głowy zawsze ciągnie wilka do lasu, bo jestem fighterem, tak, ale jakby to powiedzieć, w KSW, no ja już mam teraz też 33 lata, w KSW jest bardzo wysoki poziom. Chrystus dopiero wywrócił system w tym wieku. Bardzo wysoki poziom jest KSW i musiałbym to robić na 100%, tylko trenować, skupić się tylko na treningach, a tak jak mówiłem przed chwilą, mam dwójkę dzieci, mam też firmę, no jestem też trenerem, więc po prostu nie jestem tylko sfokusowany na samo trenowanie, a jeżeli chodzi o free fighty, no to nie do końca to jest mój klimat, nie wiem, czy bym się odnalazł na tych konferencjach i nie chciałbym chyba tutaj wchodzić tylko po to, żeby gdzieś tam zgarnąć pieniądze. Cieszę się jakby swoją karierą, którą miałem, jestem gdzieś tam, może nie byłem mistrzem, ale jestem dumny z tego, co walczyłem. Tak jak teraz twoje słowa nawet, czy dziś ludzie jak mnie spotykają, mówią, że te boje były po prostu ciekawe, no to bardzo mnie to cieszy i jestem jakby dumny z tego. Idę dalej teraz razem z kolegami, ale już od zaplecza. Zobaczymy. Ja jednak myślę, że wilka zawsze będzie ciągnąć do lasu i gdzieś tam czasami nigdy, jakiś zew natury się odezwie. Nigdy nie mów nigdy, ale to naprawdę by się musiało mocno opłacać, żebym na bok musiał odłożyć wszystkie moje sprawy, które mam na ten moment. A mówię, też nie jestem jakimś tam takim, jakby to powiedzieć, ani youtuberem, ani instagramerem, żebym był wart może tyle. Dlatego na razie po prostu robię to od zaplecza i mega mnie to cieszy. W takim razie bardzo dziękuję za wywiad, podsumowanie. Filip, wszystkiego dobrego, dobrych podopiecznych, którzy będą wygrywać i być może ciekawe walki też toczysz, takie jak ty toczyłeś. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Filip Wolański, dziękuję. Dzięki.